Mamy 8:21. Kochani, niedziela dzisiaj jest. 13 września 2020 roku. I na śniadanie mieliśmy takie coś. O, parówkę. Zjadłem dwie. A dwie jeszcze zorganizowałem dla kotków. Jedną już parówkę dałem na schodach kotkom. Maluchy też tam przyleciały, także dostały. Tam jeszcze resztę kotków jest. Tam skórki jedzą z parówki. Także wszystkie dostały. Najadły się. No, trzy czarne Messerschmitty były, ale nie było pszczółki Mai. No i jedną przyniosłem tutaj i tu na miejscu dam. I zaraz zacznę wołać, zobaczymy. Kicie, kicie, chodźcie, kiciulki, chodźcie, 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 kicie. Kicie, kicie, chodźcie. Chodźcie. Chodźcie, kicie. Chodźcie, macie, chodźcie. Masz, Majeczka, bo ty nie jadłaś. Jedzcie. Jedzcie. To dla was. Żebyście rosły zdrowe. Macie kiciulki. Macie paróweczka. Mięciutka, ugotowana. Oho, przyszedł. O kurczę, molek. Mało mi palca nie ugryzł. A tu zaraz tu zje połowę tego. Macie kicie. One już jadły tam. Aż. Masz tutaj tą skórę. Masz. Tutaj, uciekaj. Uciekaj z tą skórą. Uciekaj z tą skórą. Uciekaj. Uciekaj. Ma, a jeszcze pcha się do tego. To dla maluchów. No chodź. Chodź tutaj. Masz tu. Jedz. Jedz. O, o. No pełno. Kurczę, molek. No, musiałem go za szyję i go odrzucić, bo ma, zobaczcie, pełne. Nie zjadł tego, a już leci tutaj. Taki pazerny. Pod względem jedzenia. Zjesz, dostaniesz, a nie będziesz tu. Nie zjadł, a będzie pchał się. Tutaj niunia ma się najeść, malutka. Masz, masz, jedz ty. Muszę pilnować, żeby jej nie zjadł. To taki smok na jedzenie. Wsuwa za trzy. Ja mu nie żałuję, ale to są maluchy. Maluchy muszą w pierwszej kolejności zjeść. No. Jedz, niunia. No, z nosa mi leci. No zobaczcie, ile manny przyniosłem. Widzicie? Cała miska. Cała miska. I ona do jutra to nic nie będzie. Zjedzą. Wszystko. No tu jeszcze została manna. Się nie zmieściła. Oblejemy tutaj. No tak, Lusia się dzisiaj pokazała, sfilmowałem, narobiłem zdjęć,
Także tam do Koty Trzebiatów prześlę. Filmik też prześlę. No nie łapała mnie. Ona tam była z drugiej strony stołówki, tam od naszej strony. Ale później jak byliśmy na stołówce, to mi Czurin pokazywał mi filmik, jak sfilmował ją, jak ona schodziła ze schodów z pierwszego piętra, tu ze stołówki. Także poleciała za jedzeniem. Chociaż też i dawałem Feliksa, tą galaretkę mięsną, to nie chciała jeść. Ale za to dużo mleka wypiła. Dużo, połowę tego, co tam nalałem. I jeszcze szklankę wypiła. No. No, najadły się wszystkie. Widzisz, klakier? Taki żeś nie najedzony był. Taki, No. Oczami jadł, oczami jadł. Tu pełna buzia, pchał się do tej miski tutaj, żeby jeszcze jeść. Ale jeszcze jednego nie zjadł. No, ale to widać, że kot był porzucony. To teraz jedzenie zobaczył, to bał się, że mu to braknie, nie dostanie. To chciał tu pełna buzia jeszcze chyba łapkami trzymać, żeby mu nikt nie zabrał. No. Zobaczcie, kochani, muszę sól nosić z sobą. Bo się okazuje, że nasze potrawy są jałowe. Ja nie wiem, czy oni w ogóle solą, czy nie solą. Wygląda jakby nie solone, takie jałowe aż tak nie za bardzo smakuje. No i rozmawiałem z panią kierowniczką, dietetyczką, a zarazem kierowniczką kuchni, żeby dała soli w słoiku. To ona mówi, że ona nie może dać. Nie może w słoiku dać, bo sanepid, bo tego, bo na parapecie nie może stać. No to niech pani postawi na stół. A nie, a sól to szkodzi, a to, a tam, a nadciśnienie. No mnie zirytowałem. Coś tam jej dosadnie powiedziałem, no wiecie co? Co to, nie mogą solniczek kupić? Jakichś takich naczyń na sól, żeby tam do kieszeni nie schować, tylko żeby to stało, to coś większego. Postawić na jedną stołówkę, na jeden oddział jedną, na drugą drugą. Gdzieś na stole ktoś potrzebuje, to sobie posoli. A tu jakieś takie głupie tłumaczenie. No jakby ta sól była, ja nie wiem, w cenie czego. Złota? No, gdzieś sól jest ile tam? Złotówkę chyba za kilogram. Przynajmniej tak kiedyś było tyle. Jak chodziło się do sklepu, a teraz to nie wiem, może coś się zmieniło. Aż będę musiał chyba do dyrektora interweniować. Co to, dzikusy? Soli nie wiedzą, że jak używać. No co, najadłem się. No to chodź na kulanko. Jaka beczułka, Zyziulek. Jakie boczki dostałem, co? No, pasiorek to zawsze lubi zupę mleczną. Jak ja pamiętam, to lato, jesień, zima, jak wychodziłem ze stołówki, niosłem zawsze tą zupę mleczną, to on zawsze szedł i pił. O, Julcia tam siedzi, nie podejdzie. Julcia, chodź kicia! Ona jest zazdrosna. Zazdrosna, że się nią mnie tylko zajmuje. Dzisiaj ją wziąłem na ręce, to taka zadowolona, mruczała. A nie, to nie Julcia. To obcy. Kurczę, ale podobny do Julci. O, Mileńka przyszła. Kiciulki. No. Kotki w kolejce się ustawiają na jedzenie. No i dobrze.